Masz? Dobra, lecimy? Lecimy. Witam Was na gitarowym rekordzie Guinnessa. Przed Wami... Nie będę oszukiwał, chyba jeden z najlepszych polskich lutników, Paweł Kamecki. No nie oszukujmy się. Dzień dobry wszystkim. Czarodziej gitary, czarodziej napraw, czarodziej serwisów, magik, serwisant, dobrze mówię, serwisant gitary, Behemota, Acid Drinkers, Six Pounder. No, trochę zespołu się już uzbierało w karierze. Ciężko mi chyba wymienić wszystkich, prawda? No ciężko, przy gitarach, no bo... Ile to wymienianie nie ma sensu, bo moglibyśmy pominąć trochę osób, byłoby to tam trochę nieeleganckie, nie? Ale też nie sposób pamiętać wszystkich muzyków, wszystkie zespoły, bo naprawdę się przewija tego. Gitarami zajmuję się mniej więcej od 30 lat. Pierwszą gitarę zrobiłem, jak byłem w 6-7 klasie szkoły podstawowej. Wtedy to było takie hobby, nie? To był środek lat 80. Wybuch rock and rolla, rocka w kraju. Wszyscy żeśmy robili gitary, nie? A no mi to zostało do dzisiaj, tak? Wszyscy jesteśmy dużymi chłopcami. To jest. To jak już jesteśmy w takich starych czasach, bo obyło mi się już marka Speed. Czy to jest od Ciebie? Tak. To jest od Ciebie. Marka Speed to była jedna z moich marek gitarowych, równolegle funkcjonująca jak Rock Street, Bekamecki Custom i Speed. To były takie krótkie epizody handlowe, które po prostu trwały po kilka lat i były jeszcze inne marki, które wypuszczaliśmy w pracowni. To były lata 90. Rynek był całkiem inny. Praktycznie każdą ilość gitar przywoziłem do jakiegokolwiek sklepu w Polsce, sprzedawałem za gotówkę. Kiedyś jak staliśmy na targach Intermedia w 96-97 roku, sprzedaliśmy jednego dnia chyba 40 speedów. I to przychodzili właśnie, wiesz, to były tanie gitary, tak? Bo to był taki segment rynku niezagospodarowany. I myśmy tych gitar staliśmy wspólnie z Adamem Labogą na stoisku. I on miał wtedy taki hit handlowy LR1, małe takie combo. Wszyscy to mieli. A myśmy mieli te speedy, nie? I myśmy tylko przerzucali przez lady po prostu. Pod koniec, znaczy, to nie było, że pod koniec dnia prawie całe stoisko wyprzedane, nie? Oczywiście myśmy wtedy w 96 i 7 roku pierwszy raz pokazywali już takie gitary troszeczkę lepsze, robione na zamówienie. Tutaj się ostał jeszcze rocznik 97. O Jezu! A to jest moja osobista gitara, 96 rocznik. To są gitary, które cały czas grają próby, nagrywają. To są cały czas gitary, no, pełni wartościowe, w świetnym stanie. I to też no, trochę mówi o firmie. Speedy to była marka, która odniosła olbrzymi sukces finansowy. Na Intermediach pod koniec dnia nie mogłem usiąść. Ale nie z wrażenia, tylko dlatego, że miałem tyle szmalu w kieszeniach i spodnie mi się nie zginały. Ale to były lata 90. Wtedy w tamtych latach rządziły takie marki jak Mansfeld, jak Majonez, tak? Dogorywał Defil. I zrobiło się okno no właśnie na takie małe marki. Takie małe marki jak moja, nie? Ponieważ nie chciałem takich tańszych, co za tym idzie gorszych gitar, robić pod własnym nazwiskiem, pisać na nich Bekamecki, dlatego wychodziły właśnie Rock Street, dlatego wychodził Speed i tak dalej. To była budżetowa produkcja, te gitary kosztowały po kilkaset złotych, tak? A już gitary robione na zamówienie, no to tam już startowały od 2-3 tysięcy, gdzie na tamte czasy to był kosmos, tak? Ja się załapałem na samą końcówkę, bo zacząłem grać w 2006 roku, bo mniej więcej. Jeszcze pamiętam te wszystkie Mansfeldy, to wszystko jeszcze było, ale to już sama końcówka. Tak. A ja mam takie pytanie, bo my się zajmujemy głównie takimi technicznymi aspektami gitary. I teraz na przykład, jak z nauką tego wszystkiego? W latach 80. nie było internetu, dostęp do książek. Nie było internetu, była jedna w Polsce szkoła w Nowym Targu, szkoła lutnicza, ale nie pojechałem tam. Po prostu rozpęd pasji, ciekawości świata. Podpatrywanie innych gitar. Krok po kroku,
krok po kroku, trzeba było się wszystkiego nauczyć. Jak ja zakładałem, jak zrobiłem pierwszą gitarę, no to byłem w 6-7 klasie, tak? Podstawówki. Jak założyłem już formalnie firmę, normalnie urząd skarbowy, papiery, działalność gospodarcza, to był rok 92, miałem 22 lata. Byłem najmłodszy w branży, ale to ten zapał, ten rozpęd pozwoli mi już stanąć na targach w 96 roku na intermediach. Wtedy byłem kompletnie najmłodszy w branży, nie? Wszyscy lubnicy, Marek Witkowski, który jest takim moim, powiedzmy, no, ojcem chrzestnym, jeśli chodzi o generalnie o takie poczucie estetyki w gitarach. Marek Witkowski jest facetem, który rozbudził we mnie, naprawdę dmuchnęło tą iskrę, tak? Widziałem setki innych gitar, ale kiedyś tutaj na rynku we Wrocławiu, w latach 80., ja nie pamiętam, czy to był 86, może 7 rok, była taka namiastka pierwszych jakby targów takich branży muzycznej polskiej. I to była wystawa w piwnicy Świdnickiej. I tam właśnie byli tacy wytwórcy, był Adam Laboga, był Marek Witkowski, Maciej Mansfeld, był Zenek Dziewulski. Wtedy ich poznałem, to byli wszystko tacy faceci 40+, już ze swoją pozycją, z nazwiskami. Ja miałem wtedy lat tam 16-17 i tam między nimi się pamiętałem, ale wiesz, patrzyłem, pochłaniałem te wszystkie gitary. Lakier Mansfeldowski, gruby poliester fortepianowy, był fantastyczny. Natomiast gitary Witkowskiego miały w sobie taki elegancki sznyt. To było zrobione w takiej naprawdę, w takiej kulturze estetycznej, która mi bardzo odpowiadała i która, no i to mnie urzekło, nie? I wtedy, kurczę, ja to jednak będę robił, to jest to, nie? I, no i tak poszło, nie? I już poszło. Pierwsze rzeczy to wiesz, ponieważ wszyscy w klasie żeśmy robili gitary, z czegokolwiek, przetworniki trzeba było zrobić, nawinąć drucik, mostki to nawet nie powiem, nie? Gryf się wyłamywało na ogół ze starej gitary klasycznej, reszta z deką trzeba było sobie poradzić. No i wszyscy, i Mario Ciechowski, i Maciek Tokarz, i kilku moich kumpli z klasy robiliśmy, no bo graliśmy, tak? No bo wiadomo, Bungie, kurczę, TSA, no to się grało. Mi to wychodziło wszystko jakoś najlepiej, nie? Więc później przychodzili do mnie, tak? Flagowa usługa pierwszych lat, przerobienie główki Astera dwustronnej na jednostronną, nie? No trzeba było uciąć, skleić, nawiercić, palec skaleczyć, nie? No i później wiesz, i to jakoś szło. W tej chwili pozycja takich małych, customowych firm na rynku jest no, taka, że i łatwo zaistnieć, i niełatwo, tak? Powstają co chwilę nowe marki, które powstają w takim modelu biznesowym, tak? Że jest pomysł, jest ktoś, kto ma pojęcie, stoi obok biznesmen, który da kopę siana i w pół roku można postawić markę z fajną kolekcją i tak dalej. I mamy w Polsce kilka takich marek i na świecie też i to fajnie żyje i tak dalej i to propaguje polskie lutnictwo na świecie, gdzie tak śledząc internet myślę, że polska marka jest generalnie dobrze, okay, dobrze stoimy pod względem gitar, tak. Jest majonez, jest Ran, jest Skervesen, jest paru producentów takich, którzy no, trzymają flagę naprawdę dobrze. Ja też mam klientów, mam ze Stanów, mam ze Skandynawii, ostatnio zrobiliśmy fajną gitarę do Australii, także też no, mamy internet, tak? Jest światowo i to się dzieje. Nie? Niemniej jednak ten okres tych 30 lat, kiedy robię te gitary, no to też z każdego rocznika pamiętasz jakieś epizody, są jakieś epizody współpracy z muzykami, tak? I to też buduje jakoś markę i to buduje też pewien styl, w którym się poruszam, tak? Chociaż w ostatnich latach troszeczkę zacząłem odchodzić od takiego klasycznego lutnictwa, bo się trochę utarło, tak, że tacy tradycyjni lutnicy, no to robią Les Paula, robią Straciaka i tak dalej, więc jest to jakby powielanie. Ja stawiam na taki koncept tożsamości firmy, żeby jednak nie robić Les Pauli. Ja w miesiącu mam propozycję 2-3 sztuk Les Pauli za kopy kasy, nie? Ale chcą Les Paula, a mówię nie, Les Paula robi Gibson, nie? Albo że Fendery. No to nie robię Fenderów, kurde, robimy swoje te. No ale ma pan takie, jasne. W latach 90. startowało się od takich klasycznych modeli, nie? No ale tak, teraz tak. No bo wiadomo, to jest straciak. Jakby nie kombinować, to jest stratą.
jakby tutaj nie kombinować, no to mamy jakąś formułę super strat. No ale widać, że to jest oparte na Ibanezie, na RG. Ogłówka jest coś pomiędzy niby ESP, niby nie, no ale to się trzyma wszystko w formule super strat. Natomiast uwielbiam własne projekty, tak? Mamy, jak już wszyscy zauważyliśmy, mamy XXI wiek. Dokładnie. Stąd też nowe technologie. Znaczy, carbon nie jest niczym nowym, ale w gitarach też nie jest niczym nowym. U nas w Polsce nie wiem, czy ktoś jeszcze robi takie rzeczy. Może robi, są tam jakieś próby oczywiście. Ale coraz częściej robimy różne takie fidle. To jest nasz model, 6-strunowy bas, Vampire. Obsługuje tą maszynę Paweł Michałowski, zespołu Hate. No i na co dzień robi niezłe rozp***o tą gitarę na scenie. Co dalej? Jest strasznie... wysyłałeś do Norwegii gitarę. Praworęczny straciak grany na lewą rękę. To jest bardzo nisko strojony. To jest model Scandinavian Thor. To jest dla muzyka Buster Ode Holm. Tak, on gra specyficznie, bo on gra gitarzem na lewo. On gra w tą stronę. On jest normalnie praworęczny, ale jak był młody, to miał chyba gitarę leworęczną. Nauczył się grać w tą stronę, ale basowe struny ma od dołu. Czyli kurde, coś takiego. Ale robi totalną, fajną muzykę. Tak, tak. On zajdzie wysoko. Teraz robiliśmy mu drugą gitarę. Model Abyssal. To są gitary barytonowe. No i tam dzieje się, nie? Zagram. Dobra, bo potem, o czym opowiadamy? Nie ja wiem, tak mogę jechać 3 godziny równo. Ale mały tłumek się robi, nie chcę zabierać, tutaj pewnie są też się nie pozłać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia. Dziękuję.